wszystkiego dobrego dla was, widzowie. Wychodzi na to, że obiecałem jakiś czas temu rozdać kilka gift subów i w końcu udało mi się to zrobić. W końcu mi się udało jakoś tam kasę włożyć, żeby mi zadziałała, więc gratuluję wszystkim, którzy otrzymali. Możecie się pochwalić. 5 gift subów dla was, ale już wiem, jak to robić, więc będziemy to robić częściej. Tylko muszę sobie tam doładować konto, z którego mi to udało się zrzucić. Dlatego no, czekam, aż będzie wiadomo, kto dostanie. Jeszcze nie widać. Jak ktoś nie. Właśnie, jak ktoś to otrzymuje, możliwość oglądania sobie zapisów archiwalnych streamów na karcie społeczności. Jak sobie wejdziecie na kanale na kartę społeczność, to taki wspierający, którego właśnie otrzymaliście, daje wam właśnie dostęp do możliwości nadrobienia sobie na przykład końcówki streama, albo streama, na którym nie może was być, albo chcecie coś obejrzeć, nie macie pomysłu kompletnie, co chcecie obejrzeć, to wtedy sobie możecie wejść i o. Także Lolu, Gabriela, Dobrusia, Leleń i Michał K. gratuluję wam. Wylosował was w wielkim losowanku, bo to YouTube wybiera, kto otrzymuje. Niestety nie mogę wybrać ja. Przepraszam, nie mnie noszę. Także żebyśmy mieli ze sobą jedną rzecz, którą mieliśmy już robić dawno temu. Jak sobie doładuję to konto, to po prostu będę tam w miarę regularnie starał się coś tam giftować. Szczególnie jest fajna okazja, dlatego że przekroczyliśmy 2000 wspierających na kanale. No to już jest 2024 w sumie plus 5. Tak, Leleń, udało się dla ciebie. I jedna rzecz, jaką obiecałem jeszcze z okazji 2000 wspierających, to jest to, że będziemy odpalali tutaj nasz własny serwer Minecraft dla widzów, żeby widzowie mieli jakąś dodatkową nagrodę za to, że się znalazło tyle osób, które zdecydowało się kliknąć magiczny zielony guzik. No mi jest turbo miło, bo nie wierzyłem troszkę, że aż tyle osób może tutaj być. Krycha, dziękuję, który się na to zdecyduje, to jest astronomicznie duża liczba. No ale się jakoś tak wydarzyło, że się to udało. Z tej okazji, tak, ogłoszenia parafialne dzisiaj. Miło, że taką rzecz. Nawet Jacek ogłosił ważną rzecz na start. Pozdrawiamy Krzysztofa Maja. Dziękujemy, Jacku. Także wygraliście. Nasza szanowna moderacja w tym momencie zajmuje się właśnie testami, można powiedzieć, serwera nowego. Oficjalny start w środę. Najprostszy, najzwyklejszy serwer typu Vanilla. Tak, żebyście mogli sobie po szkole, studiach, pracy zrelaksować się, wejść na serwer i po prostu sobie pograć w towarzystwie widzowskim na prywatnym serwerze. I jest wspierający to powyżej 2000 w tym momencie. Kanixes, dziękuję pięknie. Więc w środę będzie oficjalny start na streamie. Jaka wersja? No to pytanie do moderacji. Może ktoś akurat ogląda, jaka wersja, nie pamiętam. 1.19 coś tego, co pamiętam, ale to właśnie tak jak mówię, niby pamiętam, niby nie pamiętam. Serwer będzie premium od razu. Mówię z tego prostego powodu, że jest to dużo łatwiejsze do moderowania. Tak, Emówka potwierdziła 1.19. Jest to dużo łatwiejsze do moderowania i dużo bezpieczniejsze też i mniejsza szansa na osoby, które będą psuły zabawę. Gratulacje, dziękuję ci pięknie, Przemysław. No ja się mega ekscytuję. Czy będę grać? No zobaczymy na streamkach, myślę, że będziemy czasami wchodzić. Tak jak sobie ostatnio graliśmy w Life is Strange, to myślę, że będziemy po prostu odwiedzać serwer. Zobaczymy zresztą. Tak czy inaczej, to jest taka moja forma podziękowania wam. Można powiedzieć, że sami sobie to sfinansowaliście. Dodam, że to jest najbardziej wypasiony serwer, jaki udało nam się kupić, bo macie kilka różnych hostingów, które oferuje takie możliwości trzymania serwerów. Wzięliśmy najwyższy możliwy wariant, więc jeżeli wejdzie nawet 100 osób w jednej chwili, a no podejrzewamy, że w sumie na otwarcie będzie parę set, a potem będzie wchodziło z różnym natężeniem, czy kilkadziesiąt, czy 100, czy 5, czy zależnie od godziny. Miło, dzięki wam, ale trochę mniej. I dzięki Remia. Wersow, dobry wieczór, Dominiki, czat wpłacił 10 złotych. Dzięki Jakio. Skończyłem i face strangę i nie mogę się pozbierać. Więc zaraz potem rozwiązanie, będzie w kolejnym ogłoszeniu. Będzie w kolejnym ogłoszeniu parafialnym. Także dostajecie serwerek, widzowie, gratuluję wam za dzielną walkę o serwerek. Mam nadzieję, że jest to wystarczająco mocna konfiguracja, żeby bez problemu ciągnąć całą zabawę. No ale no, nie wyobrażam sobie, żeby tak nie było, szczerze mówiąc. Przy tej cenie, jaką płacimy, to później wypadałoby, żeby było dobrze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja przy okazji sobie trochę modernizuję studio, więc będzie tutaj troszkę ładniej, ale to są już takie jeszcze techniczne, że chciałem się pochwalić, że pierwszy pakiet inwestycji poleciał i będzie poprawione oświetlenie dostosowane do nowego studia, będzie możliwość poruszania kamerą już płynnie na przestrzeni całego biureczka, żeby się dało lepiej trochę regulować, bardziej naturalne kąty kamery, bo póki co mam gigantyczny statyw Manfrotto na biurku postawiony. Dziękuję pięknie, Dominika. Stąd mam tylko możliwość w ten sposób siebie uchwycenia. Elnika, dziękuję. Co na poprzednim biurku jeszcze jako tak działało, dlatego że biurko było szersze w stronę tak w moją od ściany, więc troszkę było to wygodniej zrobić. No obecnie jak biurko jest węższe, no to ten kąt zaczął się robić trochę nienaturalny moim zdaniem. Trzeba tutaj było trochę naprawdę mocno pokombinować, żeby jako tak to wyglądało. No ale to co, no to jak dojedzie nam z Kalifornii paczuszka, to już będzie możliwość od firmy Elgato, jakbyście ciekawi płynnego poruszania tutaj wszystkim, jeszcze z uchwytem na mikrofon i ze wszystkim. No i do tego jeszcze green screen wuja zakupił taki bardzo wygodny, rozkładany właśnie na mniejszej przestrzeni przeznaczony, więc w razie czego też będzie możliwe. W następnym pakiecie tam będzie kupowany sprzęcie audio, testuje opóźnienie Paypala. Wysyłam wiadomości o 20:20. Opóźnienie jest większe w momencie, kiedy jest kilka domenów do wyświetlenia, to wtedy w zależności od tego, ile osób się nie. Ale jak to od ilu do ilu lat? W sensie od ilu lat puszczamy? Na 2130 wspierających, zrób poradnik, jak odpalić rybu goblina. Dziękuję. Ułanga, dziękuję również. No dobra, co tam jeszcze mnie sprawiali? Miło się ten na wszystkim. Mały update z akcji. Robił ze mną dziwne rzeczy, ale za pozwolenie XD wpłacił 10 zł. A teraz jedzie do mnie i będziemy oglądać razem Star Wars UWPS. Gratulacje dla tych, co będą grać na tak, akcji. Hej, pytam to, kto będzie grał? Kto z was będzie chciał chodzić tam? Bo cały czas mnie ciekawi, jak duże jest zainteresowanie realnie. Jezu, dlaczego mi nas cały czas swędzi? Nie wciągałem niczego, widzowie. Błagam was. Ja tylko wżyłem. Co cofam? Dobra, dużo osób. Miło, że to jednak piękna rzecz. Będzie obszerny film o fagacie, trochę mi się nie chce. Sygnał wpłacił 10 zł. Może trochę mi się nie chce. Obszerny film o fagacie. Musielibyście mnie mocno zmusić. Dziękuję pięknie, cześć. A, ostatnie ogłoszenie parafialne. Kupiłem dzisiaj Streja i kupiłem dzisiaj Life is Strange Before the Storm, więc jak będziemy chcieli mieć nową gierkę na wieczory, no to oprócz tego, że gdzieś tam będziemy mogli odwiedzać serwer, to od dzisiaj możemy już grać w Streja. W Life is Strange tyle, że trzeba było jeszcze sproszczenie zainstalować, no ale to wiecie, to jest 3 godziny roboty tylko w moim przypadku, a w przypadku normalnej osoby jakieś 2 minuty, więc to nie jest specjalnie trudne. No ale myślę, że dzisiaj moglibyśmy spokojnie sobie na koniec spróbować Streja. Trochę jestem spóźniony na hype, ale no, mieliśmy Life is Strange po drodze, więc wiecie, jak to jest. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś ogłoszenia parafialne, czy nie? Kiedy zapisy z Life is Strange dla wspierających? Jak tylko będę miał czas usiąść do zajmowania się tamtą częścią produkcji Avizo. Ale no tak naprawdę dopiero teraz skończyłem ustawiać się w nowym mieszkanku, bo zamawiałem dopiero sprzęt też, który mi tutaj ułatwi pracę. W poniedziałek przyjdzie pierwsza część pakietu, a co do sprzętu bezpośrednio od Elgato zamówionego, znaczy wszystko zamówiłem z Elgato, ale co do sprzętu, który nie był dostępny w Polsce, no bo niestety z dostępnością Elgato bywa różnie, no to pytanie, jak szybko mi też tam z Kalifornii przypłynie, ale to wiecie, to już jest raczej mniejszy problem. Tak czy inaczej ważne, że jestem już rozstawiony, jestem już urządzony, jestem już sprawnie funkcjonujący, nowej przestrzeni, jest mi kurde wygodnie. Knuch
Krysi wpłacił 10 zł. Dziś w nocy mam wyniki z egzaminu na certyfikat znajomości japońskiego, więc cały stream będę odświeżał stronę z wynikami, bo przeciążona to O kurde, trzymam kciuki. Nice. Ale w sumie fajna rzecz, żeby się uczyć. Nice, nice. Niech zgadnę, przez anime. Minecraft Premium, w sensie, że kupiona gra? Tak, Minecraft Premium to jest legalnie zakupiona gra, nie? Minecraft Non-Premium no to jest Minecraft w wersji homiku.pl. I o ile wiem, że to jest przeszkoda dla pewnych osób, żeby dołączyć po prostu do gry w momencie, kiedy to jest stawiane na serwerze premium, to zrozumcie też moderatorów, którzy to robią z pasji, w własnym wolnym czasie. I to nie są ludzie, którzy etatowo są zatrudnieni do kontrolowania serwera Minecraft, tylko sami coś od siebie oddają, za co im niesamowicie dziękuję, no ale nie wyobrażam sobie obciążać wszystkich dookoła dużo bardziej skomplikowaną technicznie rzeczą kontrolowania serwera Non-Premium. Więc z tego powodu jest serwer premium, bo to jest milion razy prostsze dla wszystkich, no nie? Więc mam nadzieję, że to nie jest dla was jakiś taki straszny ten, ale no żeby się dało łatwo to moderować, żeby nie było briefowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no niestety trzeba mieć oryginalnego Minecrafta, ale z tego co się orientuję, czy przypadkiem Minecraft w tym momencie nie jest w Game Passie, którego można mieć za 4 zł na pierwszy miesiąc testowo, by the way. Znaczy masa osób podejrzewa ma od lasu, no nie, ale zawsze jest opcja Game Passa, który z tego co nie jest specjalnie drogi. Gdzieś pod koniec proszę wejść na serwerek, chciałbym sobie wszystko instalować. Dajna 33 wpłacił 20 zł. Dziękujemy za poświęcony czas dla nas. Jeśli ktoś jest tak samotny jak ja. No zapraszam na Discorda w takim razie. No to zapraszam na Discorda, integrujcie się kochani, dbajcie o swoje bezpieczeństwo też. Czy Java jest w Game Passie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja się kupuję jedną wersję, to się ma drugą, więc może jest tak, że też w Game Passie. Ale to, słuchajcie, lepiej się zorientować, lepiej się po prostu zorientować. A jak ktoś słucha tego i nie wie w ogóle, kiedy to będzie, jak to działa, to od razu mówię, że żeby zostać wspierającym, to robicie po prostu coś takiego. Tutaj mam swój własny stream włączony. Klikacie dolar, wybieracie wspieranie i możecie sobie za 4,99 zostać wspierającym, no i mieć dostęp do zapisów streamów, a teraz także bonusowo serwerka. Wyższe progi, będzie mi bardzo miło, ale absolutnie nie musicie... Miłość to jest piękna rzecz. Dlatego, że nie mamy tutaj jakiejś takiej polityki pay to win. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jak wam mija dzień? Wpłacił 10 zł. Ja skończyłem dziś projekt, nad którym troszkę siedziałem. Jest do wglądu na pozycjach tematów na Discord. Teraz mamy jakieś filmowe, fajnie. Teraz sprawdzimy, co tam podsyłaliście. Dziękuję, Albert. Fajnie te streamy wyewoluowały, tak, zgadzam się. Aczkolwiek, no ja mam gdzieś tam powiedzmy, że dużo dalej sięgające marzenia, ale najpierw pracujmy u podstaw i cieszymy się z tego, co mamy, bo i tak zaszliśmy niesamowicie daleko. I nigdy bym się nie spodziewał, że te streamy się aż tak dynamicznie rozrosną w tak krótkim czasie. Nie powiedziałbym tego absolutnie. Czy robisz streamy na wesoło, czy same inne? Wiesz co, streamy są bardzo różne tutaj, dlatego że streamujemy 3 razy w tygodniu, więc ostatnio oglądaliśmy sobie na przykład przez znaczną część streama materiały popularno-naukowe, czasami sobie gramy w gry przez znaczną część streama, czasami oglądamy jakieś headramki, czasami oglądamy ciekawe, fajnie zrobione, interesujące materiały, a czasami oglądamy największe głupoty, z których się śmiejemy, więc streamy są w każdym możliwym kierunku, to też zależy od naszego humoru tutaj. The man with no name, dziękuję ci pięknie. No dobra, zapisy streamu w razie czego macie na, dodając jeszcze na karcie społeczność, a serwerek będzie wszystko podane na Discordzie. Jak jesteście, słuchajcie, na wspierającym, to możecie sobie połączyć konto w ustawieniach na Discordzie z YouTube'em i wam to automatycznie da wszystkie rangi. A jak bardzo nie potraficie albo nie chcecie z jakiegoś powodu, powiedzmy prywatności, to możecie sobie zawsze napisać do moderatora i jakoś to ogarnąć. Dobra. Może proponuję, żebyśmy zaczęli obejrzeniem jakichś tam rzeczy jeszcze dotyczących historii i teraźniejszości, no bo to jest dość, nie ukrywajmy, ciekawy temat. I widzę, że Prawo Marcina w ogóle ma konto na YouTube, o czym nie widziałem chyba. Nie, kojarzycie Prawo Marcina, bo zakładam, że ktoś nie jest TikTokowy, to może absolutnie nie wiedzieć, kim jest Prawo Marcina. Mogę was ominąć Prawo Marcina. To będzie krótki materiał, ale raczej jest robiony w entertaining formie, w jego wydaniu. Ja wszyscy kojarzą. Może dwie osoby nie. No w razie czego ten młody przystojniak jest potężnym prawnikiem, który zrobił gigantyczną karierę na TikToku, opowiadając właśnie szczególnie o prawach ucznia. No i spotkało się to z gigantyczną aprobatą odbiorców, stało się to niesamowicie popularne. I tak dalej, i tak dalej. Naleśnik z dżemem w bachicznym szale nie słuchał jej wcale, gdy wybrzmiały po 1000 groci anielskie, który wpłacił 10 zł. Jak skończyła się sprawa z radiosawiec? Po co zrobiłeś materiał gościu, który chce pozwać każdego jak leci? Nie każdy chce walczyć w oktagonie. Nie, powiem ci tak, no niespecjalnie mogę się wypowiadać, dlatego że mam trwającą sprawę. Prawdopodobnie w dość krótkim czasie będę miał ogłoszenie do przedstawienia na kanale, ale miłość, na razie po prostu nie mogę powiedzieć więcej, musicie mnie zrozumieć. Aleksandra wpłacił 10 zł. Chciałam tylko się pochwalić. Dziś znalazłam kartkę od ciebie ze stycznia 2020 i się zrobiło ciepło na serce. Sufi, bardzo mi miło. Czyli najgłupsze rzeczy, jakie znalazłem w podręczniku do historii i teraźniejszości. Autor podważa sens buntu dzieci przeciwko nauczycielom. Nie ma dla niego żadnego znaczenia, kto w danym sporze ma rację. Liczy się tylko to, żeby to dzieciaki nie uczyły dorosłych. Nawet się wytykają im prawdziwe błędy. Miłość to jest piękna rzecz. Naprawdę jesteś takiego w tym podręczniku? Boże, ja to zamawiam dzisiaj, teraz poważnie. Mi też się podoba to, czym stały się twoje strony. Super, super. Ale mi pisze na 5 wspierających zrób apkę radkową dla Asi. Nie, to się nazywa Discord. Za jego płytę The Wall, gdzie autorzy dzielą się swoimi traumatycznymi wspomnieniami ze szkoły. I od rani obchodzi to, że większość z nas szkoły źle wspomina. No i prawdziwie świcie. Autor zadaje pytanie. Czat, dla tych, którzy skończyli szkołę, w sumie to jest dobre pytanie. Jak wspominacie szkołę? Jak wspominacie szkołę? Pozytywnie. Dam wam ankietę dla tych, którzy chcą napisać pozytywnie, negatywnie. Jak ktoś chce napisać pełne zdanie, to na screenie, napiszcie po prostu na czacie. Zresztą poczytam. Natalka Emilka Doster wpłacił 10 zł. Wyjadaj pierda, bo wiadomo, znowu rysuje po prostu sama. Nie proszę tylko za dużo te pierdy, bo się obrażę, jeśli stanę. To jest pierwszy i zasłużony. Zarysowanie. Jak wspominacie szkołę? Macie ten, jak ktoś chce dłuższą wypowiedź skroić, to piszcie na czacie. I pytam osoby, które skończyły, no nie? Żeby była perspektywa już przejścia przez cały rytm. Najgorsze możliwe miejsce pełne głupoty, pisze Zen. Lektury to najgorsze, co może być, niszczy miłość do czytania od młodego, a nauczycielki, które nie zależy, a idź pan fuj. Ellen pisze, podstawówka i gimnazjum zniszczyły mnie psychicznie i zostawiły z głęboką depresją. I całą musiałam rzucić kilka miesięcy przed maturą, bo psycha mi się dała kompletnie. Co mamy jeszcze? O Boże, strasznie nie będzie czat. Kuba, szkoła średnia była naprawdę spoko, natomiast podstawówka totalny shit. A gimnazjum było okej ze względu na to, że zacząłem być społeczny i tylko dla ludzi chciałem tam być. Oliwia, dziś myślałam o tym, moja mama często mówi, że chciałaby wrócić do czasów, jak chodziła do szkoły, bo nie znosi dorosłego życia i tęskni za dzieciństwem, dla mnie to byłaby najgorsza karta wrócić. To jest w ogóle ciekawe, bo bardzo często tutaj mamy 12% pozytywnie, 28% neutralnie, 60% negatywnie. Ankietowanych odpowiedziało. To jest ciekawe, dlatego że właśnie z perspektywy ludzi w wieku 40, 50, w górę lat, często słyszę się takie zdanie, że ile bym dała, żeby wrócić do lat szkolnych, no nie?
gdzie dzisiejsze pokolenie młodych dorosłych, no nie wiemy, jak, co będziemy mówili dalej. Dalej, dziękuję. Dzisiejsze pokolenie młodych dorosłych bardzo często jest w chuj negatywnie nastawione do tamtych lat. No ja wychodzę z założenia, z którego wychodzi założenie całkiem sporo osób, że dorosłe życie jest absolutnie lepsze od szkoły, niewyobrażalnie lepsze, pod warunkiem, że to życie sobie ułożymy w miarę w spoko sposób, no nie? Jeżeli będziemy za każdym razem gdzieś tam szli po najniższej linii oporu, albo nam z jakiegoś innego powodu nie wyjdzie, albo po prostu no, nie poszczęści nam się, no nie poszczęści nam się w życiu, no to wtedy rzeczywiście może być taka nostalgia do najmłodszych lat, bo wtedy będzie lepiej, bla bla bla. Ale jeżeli na przykład ktoś zacznie pracować na polu, które lubi, wiadomo, w każdej pracy są lepsze dni, gorsze dni i tak dalej, ale jeżeli będzie się rozwijać czymś, co lubi, jeszcze będzie otrzymać za to pieniądze, no to no, nie wiem, no, dla mnie szkoła jest nieporównywalnie gorsza od tego. Plus mamy większą możliwość kontrolowania naszego życia jako dorośli, co by nie mówić. To na pewno. Kiedyś dorosłe życie było trudniejsze, może stąd to wynika. Nie zgodzę się z tobą, Michał. Dlaczego uważasz, że kiedyś dorosłe życie było trudniejsze, a teraz jest łatwiejsze? No powiedziałbym, że żyjemy w czasach, które stawia nas przed wyzwaniami, których wcześniej aż tak nie było, no nie? To znaczy chociażby sytuacja mieszkaniowa. Dzisiaj młody dorosły nie ma żadnej gwarancji, że kiedykolwiek w życiu będzie miał własne mieszkanie. To jest pojebane, no nie? Ale no, zastanówcie się poważnie, czy wy możecie mi zagwarantować, jeżeli nie urodziliście się w rodzinie, która może wam zapewnić mieszkanie, że w dorosłym życiu nie będziecie wynajmować, będziecie mieszkali na swoim, no nie? Tak, katastrofa klimatyczna, kolejny temat. Miłość to jednak piękna rzecz. Rodzicom mieliśmy sprawę, gdzie uczeń molestował nauczycielkę. Wpłacił 10 zł, zero policji. Dyrektor uciszył nauczycielkę i nakazał przenieść ucznia do innego liceum. Jedno z lepszych liceum w województwie. No paradoksalnie chyba na tym polega konflikt lepszych liceum, że za wszelką cenę trzeba zachować pozory, no nie? Kiedyś czasy było o wiele łatwiejsze, no, były po prostu inne i mieli inne wyzwania. Nasze wyzwania są o tyle problematyczne, że często są nowymi wyzwaniami, o których się nie rozmawiało. Miłość tak, to jednak no już, jak nie patrzeć, katastrofa jest wyłączona. Cześć. Miesiąc temu prosiłem o trzymanie kciuków za wieloetapowe rekrutacje. Udało się. Zajebiście. Ostatni etap. Trzymaj gratuluję. Kciuki. Gratuluję. Anan pisze, ale to prawda, jak rodzice nie ustawili się za granicę PRL, to teraz młodzi mają pod górkę, no. Nie wiem, czy wy jako młodzi ludzie, ja pytam szczególnie tych, bo jeżeli ktoś otrzyma mieszkanie od rodziców, albo się otrzymał, no to hej, no, ja nie jestem z tych, którzy będą mówili, że należy wam to zabrać, no nie? Jakby super, wygraliście w życie, macie dużo łatwiej, fajnie jakbyście zdawali sobie z tego sprawę, no ale generalnie dobrze dla was, nie? Ale czy jeżeli nie macie takiej sytuacji, to pytanie, czy wy wierzycie w to, że będziecie mieli własne mieszkanie, to zupełnie własne? Bo pierwszy się nie udał, wpłacił 10 zł, ale potem jednak się ściął i wyszedł. To już ćwierć wiecze, więc chyba można dwa, czy to tylko będzie grubo? Nie, można i 5. Można i 5, można i 10, można i 30. No dużo osób jest negatywnie nastawionych. Bardzo negatywnie bym powiedział, jest nastawiony czat. Dzięki, nie znam typa. No na pewno trzymam kciuki za to, żeby sytuacja się troszkę poprawiła i żeby te ceny się unormowały i żeby kredyty się unormowały, bo bez tego nasze pokolenie jest absolutnie w dupie, jeżeli o to chodzi. A jak duża część z was, szczególnie tych młodych, w tym momencie na poważnie rozważa emigrację? Mówię tutaj o takim pokoleniu właśnie młodych dorosłych, no nie, że wchodzicie w życie, macie już kontakt z rynkiem pracy, wiecie jak wygląda sytuacja w Polsce, jakie są perspektywy. No widzę na przykład tutaj pisze Nikola, ja tam po prostu, przepraszam, po technikum spierdalam do Belgii, do siostry i szwagra. Bardzo dużo. Widzę, że generalnie gigantyczna część. No dobra, przynajmniej się do nuty wysyłać, tylko obiecajcie mi, że będziecie chcieli słuchać prowadzącego w języku polskim. Zdrajcy narodu. Zobaczmy sobie prawo Marcina dalej, bo się zagaduję z wami. Ja tutaj nieudolnie papukuję Krzysztofa Maja, który przecież ma swój stream zupełnie obok. Właśnie do niego i się to zrobi lepiej. Miłosz, to jest piękna rzecz. Miłosz Kruski wpłacił 10 zł. Nasi rodzice żyli wedle szablonu. Studia, prace, 40 lat, emerytura. A my częściej dostrzegamy, że są różne drogi i nie utknęliśmy. Dlatego bardzo często naciskają na to, że trzeba koniecznie iść na studia, jakiekolwiek by nie były z tego powodu, że za ich czasów to była jedyna realna perspektywa zrobienia czegoś więcej, pójść gdzieś dalej. W życiu nie chciałbym wracać do szkoły, wpłacił 10 zł. Chcę wspierać, ale nie chcę podpić numer karty, może szóstki, czy jakieś płatności. Nie mogę. Niż karta i ten bajsafy za 7 zł opłaty mani. Wiesz co, chciałbym, ale nie mam absolutnie żadnego wpływu na politykę YouTube'a pod tym kątem, więc jak YouTube sobie postanowił, zgodzi się albo iść gdzie indziej. Jestem właśnie w jednym z takich lepszych liceów i to prawda, zaliczy się to, żeby utrzymać reputację szkoły kosztem uczniów. Wpłacił 10 zł. I generalnie szkoła doprowadziła mnie do takiego stanu, że gdyby nie moi znajomi i psychoterapia, to dawno by już mnie tu nie było smutek. To jest absolutnie chore, bardzo współczuję. Edukowany metodą nie widzi dla dzieci. Tak, wykazuje kompletny brak empatii i udawania, że da się zadać głupie pytanie. Ale również naraża takie dzieci po prostu na zwykły hejt, bo wiem, jak wygląda szkolna rzeczywistość. Autor już w samym wstępie masakruje swój podręcznik, bo mówi, że celem nauki jest zbicie ucznia w dany klucz. Myślicie, że prawo Marcina dałby się zaprosić na live stream jakiś? Ale pomoc zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Jego podręcznik... Miłość, to jest piękna rzecz. Na pewno byłby bardzo fajnym, ciekawym gościem. Jak się mylę, to nie krzyczcie, wpłacił 10 zł, ale swędzący nos to wizyta gości w najbliższym czasie albo otrzymanie prezentu. No to mam nadzieję, że on widzą prezent będzie. Dzięki, Mara. Dzięki, Kirkstein. Bo zawiera po prostu prywatne opinie autora, napisane zresztą nieładne, nie kolokwialnym językiem. Tik-tik-tik, czyli najgłupsze rzecz, jakie znalazłem w podręczniku do historii i teraźniejszości. Ostatnio dużo gadamy właśnie o historii i teraźniejszości, więc myślę, że tutaj ja fajni goście się pojawiają, których moglibyście zaprosić. Ale to o średnim poziomie, ale i atmosfera i nauczyciele jest super i czuję się tu zajebiście i nie zamieniłabym jej na żadna inna. No dobra, no to fajnie, że dla ciebie się udało, no to w takim razie super. Nantimi, dziękuję. Nantimi. Film Maja Official, jakiś nowy wydał? No jak ten stary, no to my już go oglądaliśmy. Czy to ten Maj. Chyba ci chodzi o ten film. Tak, sprzed 2 miesięcy, to ten film już znamy, no nie? To wtedy jeszcze nie było złożyć. Miłość, to jest piękna rzecz. Właśnie wróciłam z zabawiania dzieciaków na festynie, wpłacił 10 zł. Mam potem na ręce dwie brokatowe dziarki. Zmęczone w cholerę, robię sobie fryteczki do stranka. Smakowa. Dziękuję i smacznego ci życzę. Słuchajcie, może sobie obejrzymy materiał, który tutaj się pozycjonuje, jak się pisze historię teraźniejszość. To znaczy, dlaczego historia teraźniejsza jest skrytowana przez lewicę. Mój pierwszy donut w życiu od Zlawuja. Miłego wieczoru dla ciebie i całego czatu. Dziękuję, bardzo miło. Was wszystkich, kochani, mniejsze trzy. Pozdrawiam, kołcowanka. Teraz oglądamy. Jak ja tęskniłem za programem, jedziemy. Miłość, to jest piękna rzecz. Mam poboreczkę i ledwo oddycham. W piątek mam jechać na wesele w Amsterdamie, wpłacił 10 zł. Trzymaj kciuki, żeby mi szybko przeszło i żebym nie umarł, bo jestem po 30 i mam cukrzycę. Z tym weselem to może chyba już nie jest zbyt dobry pomysł, ale trzymam kciuki za zdrowienie. Co za dźwięki? Dzięki.
Dzień dobry, godzina 7:14 i 34 sekundy to jest program. Jedziemy, później jak robię, później program jedziemy dalej. Anna Drewien to jest z nami, dzień dobry. Marek Jakubiak w wakacyjnej koszuli jest z nami, dzień dobry. Paweł. Dzięki, Klep, powodzenia. Witam serdecznie. Czasu mało. Miłość, Tyle, Klep, rzecz. Postsupresja i kwot średnich starszego pokolenia i kwot. Na studia jest okropna. Przed wyborem wpłacił 10 zł. Czegokolwiek. No to rozumiem, absolutnie. Bez studii będę nikim i jeśli nie pójdę, to przestanie mnie wspierać, bo nie powiem tak. Mogłabym zostać tatuatorką. Ja sam zawiodłem bardzo, bardzo wiele osób i rozczarowałem i byłem życiowym nieudacznikiem, rezygnując z kontynuowania studiów. Decyzja idiotyczna. A czy z perspektywy czasu było warto, no to nie wiem, odpowiedzcie sobie sami, bo ja wtedy podjąłem decyzję dość bez słuchania kogokolwiek, bez konsultowania i pytania o zdanie, po prostu wiedziałem, że chcę podjąć tą decyzję, zobaczyłem, że mi się rozwija. Miłość, Tyle, Klep, rzecz. W głowie, okej, albo się zajmę tym, albo studiami. Na jej kochanie płacił 10 zł, kiedy wracają wydawać. Na początku roku, dopiero, w tym momencie po naszej ostatniej rozmowie się zgodziliśmy, że do końca roku się zajmiemy solową działalnością, skupimy się na rozwoju solowej działalności, a potem zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi z tydzień. Ja płacił 30 zł. Pozdrawiam serdecznie z siłowni. Chciałam się tylko pochwalić szczęka, i to doskonała motywacja do robienia formy. Żebym ja jeszcze trenował. Mi się naprawdę zdarza, mi się takiego, co się staram, ćwiczę i tak dalej, ale piękna rzecz. Bardzo ciężko mi jest taki balans zachować odpowiednio. Wspominam szkołę dobrze dlatego, że poszłam do plastyka i rozwijałam to, co kocham, wpłacił 10 zł. A perspektywę na mieszkanie mam tylko dlatego, że stara umarła i dostałam odszkodowanie, które niegdyś zainwestowaliśmy w ziemię. Współczuję historii, kontekstu i tak dalej, ale no, mam nadzieję, że no, najlepiej wykorzystasz pieniądze i gdzieś tam uda się swój własny kącik znaleźć. No nie, wszystkiego dobrego dla ciebie. Miłość, Tyle, piękna rzecz. W liceum miałem pedagog/psycholog, do której chodziłem z problemami z jednego przedmiotu. Po pewnym czasie okazało się, że była przyjaciółką, wpłacił 10 zł. Nauczycielki tego przedmiotu i o wszystkim jej donosiła, przez co miałem jeszcze bardziej przyjemny. Ja pierdzielę, ale to jest tak toksik. Mrozi mnie, jak o tym myślę. Ale to jest tak ekstremalnie toksik. Zrecenzujemy recenzję i przyjrzymy się temu, co się dzieje, żeby jeszcze był czas. Gabi wpłacił 10 zł. Stara, dla ciebie i dla wszystkich innych, którzy mają. Super się ciebie ogląda do piwka 3. Twoje zdrowie. Mogę herbatkę zrobić, co prawda, ale twoje zdrowie. Skomentować portal Onet po kilku tygodniach od pierwszego tekstu dotyczącego podręcznika hit, analizującego krótkie fragmenty tego właśnie podręcznika. Podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego opublikował w ostatnich godzinach recenzję szerszą, tym razem opartą po raz pierwszy na całości tekstu podręcznika. Brawo, brawo, recenzja po przeczytaniu całej książki, to jest jakaś istotna zmiana. Zanim przyjrzymy się... No dobra, ale jak wcześniej nie było, to były tylko fragmenty małe, albo były tylko informacje, co będzie, no to w jaki sposób ludzie mieli się wypowiedzieć, jeżeli nie dawano im dostępu do możliwości skrytykowania tego. Więc teraz takie cyniczne mówienie, o, patrzcie, teraz się wypowiadają dopiero na podstawie całości, no może dlatego, że dopiero tą całość mogli otrzymać. Może dlatego. Może to jest jakiś powód. W samej recenzji warto zwrócić uwagę na komentarze czysto polityczne, z jakimi mieliśmy do czynienia od momentu opublikowania informacji na temat samej książki. Zresztą spójrzmy, poseł Lewicy Tomasz Tera. Czarnek nie tylko wymyślił nowy przedmiot i zlecił napisanie podręcznika. On wymyślił inną Polskę i kazał napisać nową historię. Nie ma zgody na promowanie pedofilii, zakłamywanie faktów i szczucie na każdego, z kim nie zgadza się opis. Ten podręcznik nie może wejść do użytku. Promocja pedofilii, mówi poseł Trela. Czym zdaniem pana posła Treli jest rzekoma cytat promocja pedofilii? Mój ciągły film z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe, pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozbiły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem. Con Bendit nie tylko, że nie został ukarany za pedofilię, ale stał się szanowanym politykiem liberalnym. Od 1994 roku zasiada nieprzerwanie w Europarlamencie jako reprezentant zielonych, na przemian raz niemieckich, raz francuskich. Czyli no, rozumiem, że to jest fragment w tej książce. Miłość, Tyle, piękna rzecz. Radzę nie musieli być tak szczegółowi. Niektórzy pedagodzy nie powinni w ogóle pracować w szkole. Ja zostałam straumatyzowana w podstawowce, gdy nie chciałam chodzić po szkole. Wpłacił 10 zł. Zebnych pytam, czy wysyłanie do psychologa tylko straszenie tym, że rodzice beda płacić skarb i nie zna lub policja będzie mnie przyprowadzała. Ja stwierdzę. No, dziękuję za wspierającego. Rzekomą promocją pedofilii zdaniem lewicowego posła jest napiętnowanie i zacytowanie pedofilskich tekstów guru współczesnej lewicy, jakim jest Daniel Cohn-Bendit, który pod koniec lat 60. i 70. chwalił się właśnie cytowanymi erotycznymi relacjami z dziećmi. Napiętnowanie działań polityków, którzy się otwarcie przyznawali do pedofilii, zdaniem posła Treli jest promocją tego zjawiska. Głaskanie wuja wpłacił 10 zł. Hejka, wszystkim uśmiech wuja, jaki elegancki. Dziękujemy, że tak nas wspierasz, trzy. Wypomina takich cudzysłów doświadczeń. Dlaczego jest ikoną lewicy w Parlamencie Europejskim? Inni politycy, poza posłem Trelą, nie silą się nawet na tak prymitywne kłamstwa dotyczące samej treści, po prostu walą w podręcznik na odwrót, nawet nie zadając sobie trudu, żeby doszło. Rodzimy, jak zresztą jestem osobą, która kilka miesięcy temu dostała się do liceum plastycznego i się tym chwaliłem. Szkoła wydaje się super, jest, wpłacił 10 zł. Szansa, że nie będzie hit, zapowiada się, od dawnej szkole dalej mi depresję, fobię społeczną, mam nadzieję, że będzie ok. Trzymaj się tam, przeczytać. Dziękuję. Faktycznie dojdzie do pewnego rodzaju schizofrenii, bo wydaje na to sytuacja, która miała miejsce w Jedwabnem, będzie przedstawiana przez ten przedmiot historia i teraźniejszość inaczej, a inaczej przez rodziców, bądź po prostu przez w tych tajnych kompletach. Podręcznik hit przyspiesza odejście w PiS-u do władzy. Tyle, kropka. Dzięki, major. Tajny komplet. Podręcznik przeczytać warto. Zrobili to autorzy recenzji w Onecie, Piotr Kozanecki i Paweł Czernik. Warto przyjrzeć się tej recenzji, bo ona dobrze oddaje powody, dla których warto podręcznik Roszkowskiego przekazać do nauki własnym dzieciom. Po to, tej recenzji nie podoba się rozłożenie akcentów przez profesora Roszkowskiego. Co ważne, w żadnym miejscu nie zarzucają autorowi błędów merytorycznych czy żadnych błędów rzeczowych. Mają jednak zarzuty innego rodzaju. Oto kilka przykład. Uważam na przykład, że wadą podręcznika jest to, że jego autor nie przedstawia Polski jako kraju antysemickiego i sprzeciwia się lansowanej przez środowiska lewicowe na świecie fałszywej tezy o tym, że Polska jest rzekomym siedliskiem nacjonalizmu. Autor bowiem pokazuje negatywne konteksty zachowań różnych narodów, różnych nacji w czasie II wojny światowej. Po czym następuje prosty wniosek, że największą ofiarą II wojny była Polska i że mamy najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata. Kocham, że nawet nie pokazali całego tekstu, tylko pokazali sam nagłówek i wyciągnęli ten jeden fragment. Jak już pokazujecie, to pokażcie cały ten moment, no nie? To byłoby tak, bardziej ufałbym, no nie? Bo ja mam pewne powody, dla których ciężko jest mi zaufać, że TVP akurat czegoś nie namieszało. Jakie są to powody? No nie wiem, może personalne. Miło się. Wydaje mi się, że ludzie normalnie ufają TVP na słowo, ale ja mam także wolałbym, żeby przedstawiali szerszy kontekst. Jak słyszę, że tyle ludzi się chodzi psychologa przez jakieś dziwne akcje, wpłacił 10 zł. Ja na szczęście trafiłam na bardzo fajną psycholożkę w szkole, która bardzo mi pomogła. Życzę wszystkim, żeby każdy trafił. Fajnie dla ciebie, bardzo fajnie. Trochę powodzenia. Antysemityzmu w Europie, ani wizji w Europie, w ziemiach polskich w tej części nie ma.
Autorom recenzji nie podoba się, że z podręcznika uczniowie dowiedzą się, że dzisiejsze Niemcy prowadzą politykę umniejszania własnych dzieł z czasów II wojny światowej. Słuszne stwierdzenie, że większość społeczeństw Zachodu nie zna skali terroru panującego w Polsce w czasie okupacji, jest od razu określone komentarzem, że mogliby w tej sprawie wiele dobrego uczynić Niemcy, gdyby chcieli przedstawić prawdę o sobie tamtych lat, ale wybrali inną politykę skrywania i pomniejszania swoich win. Boże? Autorzy recenzji być może byli jeszcze przed lekturą ostatniego wywiadu wczorajszego niemieckiego ambasadora Freitaga von Lorenz-Hoffena. Tak abstrahując od hit, jaki masz dwójny stosunek do Zielska? Lubisz sobie czasem zajarać? Wiesz, jak ten donut brzmi? Cześć, z tej strony normalny użytkownik tego czatu. Wcale nie policjant albo dziennikarz TVP. Chcecie młodzieżowo zapytać, czy lubisz czasami przysmoić gbona? Próbuj dalej. Mój pierwszy donate u jakikolwiek youtubera wpłacił 10 zł. Dziękuję. Więc powinien być najlepszy, ale nie. Nie zmierza się do tego poziomu i nie wyslę żartu o kurach tego, którego imiona nie wolno wymawiać. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, tutaj wcale nie policjant, tylko regularny donator, to znaczy wpłacający kwoty na transmisji na żywo, na kanale YouTube. Bardzo dobrze cię widzieć, twórco internetowy o imieniu Dominik Boss. Chciałbym cię zapytać, czy czasami próbowałeś może substancji mefedron, która jest bardzo młodzieżowa i na pewno chcesz się tym pochwalić. Hej, a może wciągałeś kiedyś kokainę? Po młodzieżowemu chodzi o koks. Który dosłownie, no w najnowszym, wczorajszym wydaniu Rzeczpospolitej poinformował Polaków na kilka dni przed opuszczeniem... Czat, a czy wy kiedyś paliliście zioło? Nie zapomnijcie napisać razem z imieniem, nazwiskiem i adresem, pod którym jesteście zameldowani, żebyśmy sprawdzili, ilu was jest. ...do kraju, że co prawda jego ojciec był adiutantem Adolfa Hitlera do ostatnich chwil w jego bunkrze, ale on, jako niemiecki dyplomata, pan Lorenz-Hoffen, to cytat, przepracował tę historię i uważa, że jego ojciec i jemu podobni kierowali się wówczas poczuciem patriotyzmu. Gdyby autorzy recenzji znali ten tekst, choćby poprzedni wywiad reprezentanta rządu niemieckiego w Warszawie, tego dyplomaty, nie dziwiliby się, co w podręczniku dotyczącym naszej historii w latach 45-79, w naszej sensie europejskiej, światowej historii, robi rozdział na temat, w którym przywołane są wszystkie ważne dla powojennej Europy prądy polityczne z niemiecką hadecją na czelo. Ten fakt. Po tym akapicie następuje natomiast kilkustronicowy wykład o nazizmie, jego źródłach, od niczego do George'a Bernarda Shaw'a, o dojściu Hitlera do władzy i o tym, żeby nie utożsamiać nazizmu ze skrajną prawicą. Skąd tyle miejsca dla nazizmu, skoro podręcznik obejmuje lata 1945-1979 i przede wszystkim co miał na celu zestawienie feminizmu, hadecji i socjalizmu z tymże nazizmem? Zadają takie pytania autorzy recenzji. Autorzy recenzji mają również problem z przyjęciem do wiadomości znanych od lat niekwestionowanych faktów, na przykład dotyczących historii pierwszego przewodniczącego Komisji Europejskiej, o którym mówił ten książę. Chodzi o niemieckiego prawnika. Rzuciłam liceum w lutym i wyprowadziłam się do RPA do chłopa. Wow. Teraz strasznie tęsknię za wywagi, w teorii wracamy za pół roku, wpłacił 10 zł. Ale cały czas nie jestem pewna decyzji o powrocie. Nie wiem, na jakie studia iść i do jakiego kraju wyemigrować na stałe, a z Polski wygodniej latać. No, tęsknota za krajem uderza, co kochani? Waltera Hallsteina. Recenzenci oburzają się, wskazują. Możecie mówić co chcecie, ale każdy chciałby, żeby to było po prostu super fajnie. I zdaniem? Nadużyciem jest też na przykład określenie pierwszego przewodniczącego Komisji Europejskiej Waltera Hallsteina mianem byłego nazisty. Hallstein, rocznik 1901, był przede wszystkim takim niezwykle udolnionym prawnikiem. Szykuje, wow! Profesor otrzymał w wieku 29 lat, na 3 lata przed dojściem Hitlera do władzy. Nie był członkiem NSDAP ani SA, badacze gabinetu kanclerza Konrada Adenauera. Miłosz, nie wierzę, że raczej się od ideologii nazistowskiej dystansować. Jan wpłacił 10 zł. Tak ale zioło, ziółko, ziółeczko. Moje dane, panie władze, to Hemel Jadwiga, lat 69. Adresy zamieszkania Lipiłki Łużyckie. Łączna 43, za pocztą w koło. Nie było też bynajmniej tak, że jego przeszłość nie podała wątpliwości w latach 40. i 50. Budziła, ale zostały rozstrzygnięte na jego korzyść. Tak, to prawda. Gabinet Konrada Adenauera rozstrzygnął wątpliwości co do nazistowskiej historii Waltera Hallsteina, przynajmniej jego interpretacji. I jest to właśnie najlepszy dowód na to, czym autorzy recenzji oburzali się dosłownie kilka akapitów wyżej. To właśnie dowód na to, że Niemcy, w tym niemiecka hadecja po II wojnie światowej, prowadziła politykę wybielania nazistów. Walter Hallstein? Jak czytamy w jego oficjalnym biogramie, był nie tylko żołnierzem Wehrmachtu, który uczestniczył w okupacji Francji w czasie II wojny światowej. Jego aktywność w strukturach niemieckiej zbrodniczej machiny wojennej była dużo wcześniejsza, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Faktycznie nie był członkiem NSDAP, to jednak jakiś... Rzeczow spłacił 10 zł. Hej, ja tu tylko na chwilę. Mam pytanko. Co to kurwa jest Bog Beat? Zdrajco. To jest fenomenalny, kolejny nowy sponsor tego kanału, który został tutaj sponsorem, jakby ja zostałem wybrany jako pierwszy kanał. Potem pojawił się na DTP, jak ktoś się zastanawia. Oficjalnie ja już wiedziałem od po prostu lat, że będzie tutaj BookBeat, żeby nie było, że znowu kurwa Jacek ma coś pierwszy. To nie jest prawda. Autorzy tego biogramu... Chodzi ci o ten fragment, gdzie Spy tańczy? Oglądaliśmy. Ja błagam ponad wszystko, odpal w telewizji 20:50, 32:44. Pokazać mogę, ale też oglądaliśmy, bo to prawie na pewno. Chodzi o ten fragment. Miło, że ja coś na pozytywnie. W tym tygodniu w końcu rozpoczęłam psychoterapię po długiej walce z sobą. Jestem jednocześnie przerażona i dumna z siebie. Wpłacił 11 zł. Postaram się nie poddać. Wam wszystkim piszę wielką kawę. Jesteście moją strefą komfortu. O. 3 razy w tygodniu czuję się bezpiecznie zasypiając. Powodzenia, trzymaj się. Platformy obywatelskie. Pan Donald Tusk często podbiera, że tak mam dobre pomysły lewicy. Miło się tak, to jest dosłownie Letyshops spokojnie. To. Wyjaśnijmy sobie jedno. Letyshops jest serwisem typu Carzbask, a więc pozwala odzyskać część pieniędzy danych na zakupy w sklepach internetowych. Potwierdzam. Czasu wyborów. No tak, ale też oglądaliśmy. Jak ktoś nie widział, no to jest do nagrania tego fragmentu. To miał być, no wyglądasz, że jest tak. Płacił 10 zł, ale też opcja jest w pełni darmowy. Możemy korzystać z serwisu bez uiszczania jakichkolwiek opłat. Wyjątkiem jest premium, ale jest ono opcjonalne. Dziękuję pięknie. Czekajcie, gdzie skupię mikro. Nie był członkiem NSDAP ani SA, był jednak członkiem kilku nazistów. To jest autentyk? Tak, to jest autentyk. Potwierdzaliśmy na streamie, jak to wyszło. Michał, dziękuję. Miło, to dosłownie było. Tam było dużo takich w tym odcinku dziwnych rzeczy. Działanie Letyshops jest bardzo proste. Sklepy płacą platformie za pozyskiwanie klientów, a ta dzieli się większością uzyskanych opłat z użytkownikami. Jestem 100% przekonany, że osoba, która wysłała te donaty, to jest ten gość, który wysłał donaty o Jacku Murańskim i mu się znudziło i znalazł kolejny żart na następny miesiąc. Siemanko kolanko, ziomeczku. Gdybyś był martwym ciałem, to gdzie byś się schował? A tak poważnie. Wpłacił 10 zł. W gimnazjum ksiądz dyrektor doprowadził mnie do płaczu, wypytując, czy w domu się nade mną nie znęcają, bo ogoliłam sobie bok. Było to nudne. Co? Ja pierdzielę organizacji zawodowych. Chyba to zadań miło się pytanie. Cóż były to za organizacje? Letyshops wpłacił 10 zł. Między innymi w Letyshops znajdziemy prawie 4000 różnych sklepów i platform handlowych. W tym Allegro, Zalando Lounge, Empik, Media Expert, AliExpress. Dziękuję. To nazistowska Liga Nauczycieli, założona na rozkaz zastępcy Hitlera Rudolfa Hessa oraz nazistowskie Stowarzyszenie Niemieckich Prawników. Heja! Nie, znowu wchodzimy w temat historii teraźniejszości.
Czernocy wpłacił 108 zł. Dzień dobry, spoznałam się. Mam nadzieję, że mnie dużo nie minęło. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia, dziękuję pięknie. Miało kluczowe znaczenie w budowaniu potęgi Adolfa Hitlera i jego partii. Miłość tego. Uczestniczył aktywnie w nazistowskim terrorze. Zasłuchałem, słuchając pitolenia faceta z masnym wąsem. Jak myślisz, jesteś zdrowy psychicznie? Raczej nie. Ale będzie tylko lepiej wpłacił 10 zł i 1 grosz. Wydaje mi się, że Hit jest taki nomenicy, z Lego nie zrobiliśmy, dajemy wam więcej niepotrzebnych przedmiotów. Wiecie, tak samo zaczęli robić Niemcy. To był intensywny donate. Co ciekawe, a